Ja generalnie chciałem być tam, gdzie dzisiaj Robert Lewandowski jest, jak miałem 10 lat. Piłka nożna była moim życiem i praktycznie nic innego nie istniało poza nią. Naturalna selekcja wyeliminowała mnie ze sportu i to akurat wydarzyło się na przełomie szkoły średniej i studiów. To mi w pewien sposób pomogło podjąć decyzję. Rozważałem wcześniej germanistykę, natomiast gdzieś ktoś sugerował, a może będziesz uczył się języków niezależnie, a studiował na uczelni technicznej, no i rzeczywiście tak się stało. I teraz robiąc taki przeskok do teraźniejszości, no ja myślę, że języki i znajomość języków bardzo mi pomogły. Skończyłem Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki jako inżynier elektroniki i telekomunikacji. Dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem, ale wszystko to, czego nauczyłem się, w jakiś tam sposób układa się. Byłem ciekawski, to znaczy starałem się dotknąć wielu tematów. Może nie miałem tyle talentu, żeby stać się na przykład super specjalistą programującym w danym lub innym języku, ale interesowały mnie różne dziedziny życia czy nauki i starałem się na ich temat czytać, czy po polsku, czy po niemiecku, czy po angielsku. Także to są jakieś tam poświęcenia. Z jednej strony rodzice, którzy mnie wspierali finansowo, żebym mógł to robić, no z drugiej strony to są wybory, prawda? Bardzo często używam takiego zwrotu być proaktywnym, prawda? Nie wiem jak inne firmy, ale to jest wydaje się teraz takie piękne słowo, klucz, być proaktywnym. Ja tego wtedy nie nazywałem w ten sposób. Natomiast starałem się rzeczywiście uczyć się języków po to, żebym był w stanie, no wydawało mi się sprostać wtedy czemuś, co stałoby się jednym, powiedzmy, z elementów koniecznych, żeby wstąpić na rynek pracy. Ja tak naprawdę trafiłem tutaj, do tej fabryki w 2005 roku przez przypadek. Biuro Karier Studenckich zostało poinformowane właśnie przez fabrykę Fiata tutaj w Polsce, no, że będą musieli zatrudnić określoną ilość inżynierów. Złożyłem swoje dokumenty i po kilku, śmieję się z kolegami, którzy mnie wtedy przyjęli do pracy, po kilkunastu etapach i kilku miesiącach rozmów, testów i tak dalej, oczekiwania, wreszcie zostałem przyjęty w styczniu 2005 roku. Jestem taką osobą, która zawsze zadaje sobie pytanie, jak może być lepiej. W Niemczech na przykład nazywali mnie koledzy ze szkoły Alte Schule, czyli taki powiedzmy ktoś starego pokroju. Ja jestem tradycjonalistą w pewnym sensie, natomiast dużo więcej jest takiego innowatora, także jak najbardziej wspieram tego typu działalność i będę ją promował. Pracując w różnych środowiskach, poznajesz ludzi, zawsze pozostaje za tobą ta sieć powiązań, prawda? Moim pracownikom, zaczynając tutaj, właśnie powiedziałem, słuchajcie, ja nie bez przyczyny podróżowałem przez te ostatnie 8 lat, jeszcze jakby dołożyć ten epizod z 2007, to praktycznie ja spędziłem prawie 10 lat z 15 za granicą. Także ja mówię, wykorzystajcie to. Nie chciałbym w jakiś sposób przewalutowywać tego, co widziałem, czy co jesteśmy w stanie zrobić, ale tak naprawdę nie ma granic. Jeżeli jest coś, co cię interesuje w Brazylii, w fabryce, nie ma problemu, skontaktujemy się, prawda? Jeżeli jest coś, o czym chciałbyś pogadać z kimś w Ameryce, nie ma problemu, ponieważ są osoby, z którymi gdzieś tam współpracowałem, razem w jakimś projekcie braliśmy udział i tak dalej. I myślę, że starałem się w pewnym sensie budować jakąś tam reputację, gdzie na pewno ten ktoś odbierze telefon i będzie w stanie poświęcić mi trochę czasu. Studia pomogły mi w tym, żebym dzisiaj, będąc dyrektorem, był w stanie zadać trudne pytanie moim fachowcom na wydziałach i oni wiedzą, że ja jestem w stanie zadać trudne pytania. Nie zawsze znam na nie odpowiedzi, natomiast jestem świadomy jakby tej trudności pytań i też jestem świadomy, kiedy ta odpowiedź jakby mija się z prawdą niekiedy, prawda? Staram się słuchać starszych, słucham się mojej żony również. Staram się mieć oczy i uszy otwarte po to, żeby rzeczywiście czerpać od pozostałych kolegów. I ja miałem bardzo dobrych szefów, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, w Stanach. Osoby, które bardzo mi pomogły. Bardzo wielu rzeczy się nauczyłem, ale przede wszystkim nauczyłem się pokory do tego, czego nie wiem. Moja żona jest anglistą i ona właściwie jest zakochana bardziej w British English i to też prawdopodobnie było nie do pomyślenia, no ale tak się wydarzyło i naprawdę bardzo piękne mamy, piękne chwile żeśmy przeżyli zarówno we Włoszech, jak i w Stanach Zjednoczonych, mam wielu przyjaciół i tak dalej, także to jest piękna część tego doświadczenia.
Jako rodzina mamy nadzieję, i tak niekiedy próbujemy rozmawiać na ten temat, mamy nadzieję, że w ogólnym rozrachunku wszystko, co się wydarzyło jakby dla naszej rodziny, ten bilans zysków i strat jest pozytywny. Wierzymy, że jest pozytywny. I nie mówię tutaj o tej tylko materialnej części życia. No, także teraz jesteśmy tutaj i zobaczymy, co dalej.